Yo, z tej strony Szoty, a to pierwszy odcinek z nowej serii Call of Duty. Obiecałem wam i dotrzymałem słowa. Niestety miałam dwa poprzednie nieudane odcinki i niestety wejście nie może być takie efektowne jak wtedy, bo wtedy miałem napis Call of Duty. No ale nieważne. Mój ulubiony tryb to ten, ale niestety nie możemy sobie tego zagrać, bo tam są inni gracze i jeden miał mikro i się ze mnie nabijał po prostu. A ja nie lubię, jak się do mnie ktoś nabija, nie że coś, ale wolę zagrać Battle Royale Silver. Bo w to też jestem nawet dobry, ale czasami popełniam tak głupie błędy, że nawet sam siebie zadziwiam. Trochę to potrwa. No, w końcu dobra. W ogóle też już na poprzednim odcinku to wspominałem, że może pojawić się seria z Rocket League, ale chyba tak bardziej z zabawy, z porady, jak lepiej wygrać mecz. No i ogólnie jak lepiej porady i takie tam, może czasami mecze, ja nie lubię mecze grać w Rocket League, lubię się bardziej na kreatywnym bawić, jak latam na dopalaczu, bo to jest prześmieszne, nie wiem czy ktoś, jak ktoś gra w Rocket League z moich widzów. Ciekawe, czy też sobie latacie. Dobra, już myślałam, że z kimś gram. I to będzie też sobie latacie tak na dopalaczu. Wyskaczecie do góry, kierujecie kamerą. I dopalacz normalnie grany, bo na kreatywnym to jest nieskończony dopalacz. I można sobie latać. O Boże! On jednak miawczył! Teraz na razie taka mała rozgrzeweczka. Kurde, chłop myślał, się nabierze ktoś, się nabrał. Ja się nabrałem. Na razie taka mała koniec zabawy. Rozgrzeweczka będzie i teraz już się prawdziwy Battle Royale. Teraz spoczynę. Od razu wam powiem, grałem już to sobie trochę i mam jedną rzecz uzbierają, a mianowicie matko, malowanie do broni mam uzbierane. Takie trochę dziwne. Takie ekscentryczne. I na razie sobie polecę tutaj na jakąś koło miejscu. Bo w ogóle ciekaw jestem, czy rzeczywiście ta mapa się zmienia co grę, bo mi się zawsze wydawało, że ta mapa co grę się zmienia. Co grę jest inna, ale jest tylko dana liczba tych map. Matko, otwieraj te głupie drzwi. To jest osłony, a to jest martwa cisza. Więc to było? Okej. Nie wnikam. Ej, bez jaj! Zwaliło się. No oczywiście szyba nie pękła. Jak strzeliłem za pierwszym razem, to się nie rozwaliło. Teraz się w sumie już nie dziwię. I czy mi się wydaje, czy tam jest jakiś styk? Lepiej tego nie sprawdzać. W ogóle jakby coś mnie zagłuszało, to bardzo przepraszam. Ustawiłem sobie dźwięki na minimalne. Dlatego na pewno strzelanie powinno mnie troszkę zagłuszyć. To są drzwi? A, tu są drzwi. Matko, ślepy jestem. Nic o tym ciekawego nie było.
parkour. Doskoczę? Nie doskoczę. Jest coś jeszcze fajnego? Jakieś miejsce, do niczego nie prowadzi. Nie da się podwójny skok? Nie da się podwójnego skoku. Nigdy w sumie nie próbowałem podwójnego skoku, dlatego nie widziałem, czy się da. Rzeczywiście to się też nie da. Jakby co, nie robić się ze mnie, że niby taki słaby, bo szczerze mówiąc jestem nawet dobry jak na siebie. Tyle, że po prostu grałem w to, w Battle Royale i w tamten mój ulubiony tryb. W mój ulubiony tryb grałem 4 razy, a w Battle Royale 2. Dlatego od razu mówię, że świetny nie jestem, bo wcześniej grałem jeszcze te same łuczki takie, które są przed zainstalowaniem ten ogólnej wersji tej gry i co to jest? Nie, to tego nie biorę. Pobieram. A tego strzelania i zestrzelania po grach w Fortnite możecie ten strzelić, czy jestem dobry, czy jestem zły. O nie, Boże! Zapomniałem, że tutaj się R1 nie przełącza! O dobra. Straciłem Mołotowa. O! Na szczęście jest ogłówienko. Obsesowa. I czy tam ktoś leciał? Ptaki latają czy gracze? Tam już nie wiem. Tam jest jakaś furka. W ogóle ciekawa jestem, w jakim klimacie, jak ten, jak odbywa się ta gra. W sensie, czy to jest jakaś apokalipsa zombie? Ostatnio chyba tak, bo widziałem w sumie na zwiastunie. Czy to jakiś jest odizolowany ten teren dla ludzi, jak Igrzyska Śmierci? Nie wiem, czy ktoś z was oglądał ten film, bo tam jest mój cień. Ha, tam jest mój cień. Hello! Mam pomysł. Nie to. Nie to. Nie to. Czy to widać? Chyba widać, nie jestem pewien, nie mogę dojrzeć jakoś. O Boże! Dobrze, że się ponownie odwrócić lód, nie będziesz mnie mierzył. To jest sam jakieś ruskie napisy. Raz na razem napisane ten mazakiem, który da się przeczytać tylko przez ultrafiolet właśnie na Battle Royale. Napis jakiś malutki. Też ruski. W ogóle dziwne jest to, że po pierwsze, a nie, nogi swoje widzę, ale biegam tak jakby poza tym czymś małym. Tutaj powinny być jakieś kłady chyba. Z tego co widzę, to chyba jest jakaś podczerwień ta broń. Tylko taka inna jakby. Albo ten. No kto wizer? Właśnie ani na jedno, ani na drugie mi to nie wychodzi. Choć w sumie bardziej na noktowizor, bo swojego cienia nie widziałem. To bardziej mi to na noktowizor pasuje. Żadnej lepszej broni jeszcze nie znalazłem. No sobie nie, no. No broni tam mogę tak nie narzekać, ale fury nie ma. Wejdę na ten najwyższy punkt tutaj i na lotni po prostu polecę. Co to? Jakiś deagle? Coś.
W ogóle fajnie, że powrócił Deagle do Fortnite'a. Przynajmniej na chwilę. Wolna pompa, czy to? Nie, ewidentnie to ma więc amunicji. Chyba skrzynia z zapotrzebowaniem jest lepsza. W ogóle, ej! Nie ma ammo do shotguna! Tu jest ammo do shotguna, ja myślałam, że są ładunki jakieś wybuchowe. Tej ciekawości. Nie, dobra. To tak nie działa. Słyszymy? Nie. Dobra. 3-4. Kawabanga! Pod górę. A, jednak się zbliża się chmura gazu. Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. Nad nami PSP wroga. Czemu śmietnik jest zaklejony? W ogóle dzisiaj jeszcze się pojawił odcinek z Minec Rufta. Trzy odcinki na darmo w jednym dniu. Co tu mamy? Złoto lepsze. Co to? Lustra, które nie działają. Aha. Znowu kolejny zepsute lustra. Widać nie tylko w Fortnite tak jest. A, to jest niezłe. To. O Boże! No i po co ja się wydawałem? No, jednak ja jestem głupi. No, zapomniałam, że to jest przecież ta niewola. Ja w tym nigdy nie wygrywałem. Teraz chyba mi się udało wygrać. No, ten poszedł. Gotuje się walka. Szykuj się do walki. Kolej na ciebie. Chłopie, kibicuję ci. Ten tutaj. Słuchaj, żołnierzu. Jeśli wygrasz, to wrócisz do służby na no walce, nie, na snajpy. Czas zawalczyć o wolność. Jak? On był do mnie plecami odwrócony. Ja myślałam, że ten chłop jest plecami odwrócony. Dobra. Gramy sobie ponownie. To będzie chyba ostatnia gierka na dzisiaj. Z tego. To chyba teraz polecę na stadion. Bo ostatnio na stadionie znalazłem i quad, i złotą broń jedną. Błagam, już tu nie będzie znowu to, tylko co innego. No nie, znowu to. Poćwiczcie trochę, póki macie czas. Niedługo ruszamy. No, rozgrzewka. Ej, wolna pompa! Fortnite. Zatrzymaj się. No. Uwaga, wrogi są. Dobra.
Fioletowa wolna. Zawsze myślałam, że fioletowa jest lepsza od złotej. Dostaję coś? No jak? Ej, bez jajuszek, no. Ten mnie zdigla poro... A, to jest. No ale ja mu przecież zadałem więcej. To tyle w temacie rozgrzewki. Czas ruszać. W ogóle ten samolot wraca jest z dołu. Dobra, leci na Szczecin. Ten palec. Dobra, gdzie jest nasz stadion? Uwaga, piękny, zbliża się góra gazu. Biegiem do bezpiecznej strefy. Piórny stadion. Jakby co nie słyszę tego czatu, bo mam słuchawki. Quarry. To są w ogóle jakieś wykopaliska. Stadium jest tutaj. W ogóle koło miasta, ale w tym mieście. Nigdy nie zwracałem uwagi, że to jest. I tam coś jest. I to myślę, że tam jest coś tam na miejscu właśnie. Ciekawe, czy na Battle Royale też się pojawią zombie, jak w Fortnite kiedyś. Bo teraz był zwiastun, że jest niby sezon zombie. Ciekawe, czy będzie. W ogóle nie wiem, czy tutaj są jakieś eventy, ale z tego, co słyszałem, to jest event. Neutralizować wszystkie cele w sektorze. O Boże, otwórz się. Teraz się nie otwiera. Zombie właśnie. Będzie. Muszę stąd uciekać, bo widziałem chłopów. Się boję. Chłopami nawalać. Tylko warto by kład jakiś znaleźć. Można by sobie pojeździć po całym tym. O jest ta wupa. Nie, to nie wupa. O, no jak mówiłem, shotgun. Szkoda, że i shotgun, i AWP-a. Zgin. Nie masz prawa tym nie porobić. Się obrażę. Tam jest... No naprawdę, on nie dostał heada. O nie, uciekam, uciekam, się groźnie robi. Albo zaraz się zrobi. Tam w ogóle widziałem złotą skrzynkę. Nie fajne, będzie musiał ją ominąć, będę musiał ją. Dostał! Matko, przejdź, kurde, przejdź! Nie dam ci uciec, chłopie! Boże, przełaź przez to... Zgubiłem go. No, zgubiłem chłopa. Dobra, lecę stąd. Wzięło, że stąd się odbiera. Popsute drzwi. A, w ogóle to chyba jest snajpa jakaś, nie pompa jednak. Znaczy taki ten, karabin a la snajperski. Złożył się dwa? Tak. No gdzie jest jakiś kład głupi? To jest shotgun. Ja widzę tych... Tak jakby shotgun. O Boga, niech to będzie działać. Jest! Boże, pierwszy raz takim będę jechał. Chyba ulepszyli ten... Wybór samochodów. Do kanału muszę jechać. Tracicie teren! Wjazdem. Bo zamknięte. Ale trochę jest powagowane to skręcenie. Wygląda jakbym ja po prostu przesuwał się. Jest kanał.
W ogóle najgorsze jest to, że to jest 150 osób. Nie jak 100 w normalnym, klasycznym Battle Royale'u. Przekręca mnie. Nie patrz na drogę, a nie na siebie. Patrz na drogę, nie na siebie. Wow. O nie! Myślałam, że mogę rozwiązać rzeczy. To taki obraz skacznie. O! No. O nie! O nie! O nie! Chłop. Tam jest, Boże! A się kompanku, że leży. Nie no, kurde. Nie leżysz, nie leżysz, chłopie, nie leżysz. Od razu ci mówię, nie leżysz, bo nie mam dostosowanej do ciebie broni. Głupie. No, to jest szybsze. Można jeździć. Tym bardziej będzie patrz na drogę. Patrz na drogę. Nie na siebie. No to się chyba skręcam. Broni chyba najdę. Nie mam. W ogóle nie wiem, czy mnie słychać. Znowu zapomniałem o głośnym odzywaniu się, bo nie wiem, czy mnie nie zagłusza ten głupi samochód. Jak nie, to jak zagłusza, to bardzo przepraszam. To mówiłem zresztą. O Boże. Jest! Jest normalna pompa. Teraz głupią rzecz zrobię. Złoto. Ha, to jest snajpa. Nie. Tu jest mój samochód. Tunel jest skryty w ogóle. O, skrzynka jest. Dobra, przynajmniej złote. A nie, to jest to. Nie, nie biorę. Chyba wydało mi się, że ja ze mnie mam jeszcze wnieść. Nad nami BSP wroga. Jedziemy z tym śledziem. Chyba jest gdzieś w strefy, znaczy w burzy. W burzy i do tego tutaj jest strzelanina. Nie! Nie biorę tej skrzynki, od razu mówię. Chyba wiecie co, jednak zawracam się do drugiego chłopa. Bezpieczniej tam niż tutaj. Sorry, przyszedłem z samochodem. Oj, znowu zapomniałem się głośno odzywać. Znowu nie będziecie mnie słyszeli. Chyba. Chyba. Ale chyba tak. Żałuję, że zerwałem to, to była skrzynka, ale nie biorę jej i w ogóle zacząłem teraz... Kurde! Trąbałem się w kamyczki, myślałem, że to jest dobra wytrzymać. Rzut uzbrojenia zaraz dotrze. O nie! Jest tutaj chłop, co na lotni. Kurde, znowu wjadę w kamyczki. Wjechałem w kamyczki, ale wjechałem w ścianę. Namierzyliśmy nową bezpieczeństwo. No nie, wyjechałem. Naprawdę, czemu ja nie rozwalam tych wszystkich przybocznych rzeczów? Tu jadę, bo tam środek, środek sirety. Sirena problemu. Jedzie. A co o to chciałem wierzyć, co to jest? Bny! No pięknie. Kurę rozwalę. Ooo! Bez ja nie widziałam, że... Tutaj coś jest w tych busach. Fajnie wiedzieć. A, samo gówienko. Czy ja mam teraz... Czy... Mi się wydaje, czy ja mam...
Teraz ten... Nad nami kupię maszynkę miniganową. O nie, na stadion znowu. Tam była ta przeklęta złota skrzyneczka i niestety. Nie. Otworzyłem przeklętej skrzyneczki! No. Nie w tą stronę. Cholipcia, nie w tą stronę. I z tego co widzę, tam się chyba da kierować. Tak, da się. To jest szybkie? Szybkie, wolne opancerzone. No to ja wolę szybkie, nieopancerzone. Mołotow! Oj, my się... Tym się chyba dało jeździć. Tym się chyba dało jeździć. Bo widzę, że jest połowy spalony, ale chyba się nie dało. O Boże! Widzę, to ja chyba wiem, do czego to jest. To jest chyba jakaś taka wojna. To się wydaje, że to jest plansza. No Jezu, czemu ja nie rozjeżdżam tych przybocznych rzeczy? Mam... rozwalony samochód. Nie wyrobiłem się, no teraz to moja wina była. W ogóle jak walnę w coś i się zbliżam do samochodu, to... Kadstenka mi się robi. Tak, to było świetne. Wszystkie bronie stracone. Teraz już z tego nie wygram. Nie boli. Dobra, przynajmniej sobie pooglądacie jak ginę tutaj walcząc na arenie niewoli. Słuchajcie, ja będę z tym typem filmu. Zbawczy. Na pompy! Znaczy na strzelby, no. Ciągle mówię nazwy Fortnite'owe. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Na pięści! To pożegnasz się. Czas zawalczyć o wolność żołnierzy. Nawet tych małych noszyków, kurde, nie dali! Goni mnie, kurde, goni mnie! Goni mnie? Nie, nie goni mnie. Ej, czemu... Czemu tu coś... Tu leży. Wygram to, wygram to. Wygrałam to! Bez jaj! Kolejny wygrany ten. Wygrana porażka, o tak muszę powiedzieć. I tu. Gdzie był ten ten? Czy mój znacznik się ostał gdzieś tutaj, bo ten chętnie wrócił po swojej bronie, które mi skonfiskowano. Fajnie, że lecę sobie na stojaka. Wpadam. To jest jakiś przejście ważne. O nie! Czemu ja lecę? To już sobie nie dolecę. O, dolecę cudem. Dużo tutaj będzie do eksplorowania. Już budynek. Ale nie wiem, do czego to jest. Są pieniądze. Nie, nie, będzie mało do... A nie, dużo do eksplorowania, bo jednak jest tutaj. Ale bym teraz... Rąbnął tego typa, co mnie zabił. Takie ładne brońki. Tak zmodowane. To są drzwi jakieś nie do zmiany. O nie, tego nienawidzę, zjeżdżania po windzie. Tutaj nieraz zginąłem na tym. Nieraz zobaczyłem typa, który tutaj ginie. Dlatego śmiesznie. A wiecie co, chyba mi się nie chce. Chyba mi się nie chce. Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nową bezpieczną strefę. Kurde, musiałem od razu przy wejściu. Da się tak zamknąć gdzieś? Da się wyłamać jedynie. Dobra, nie robię hałasu, żeby mnie nie zauważyli. Drugiej niewoli nie będę miał. To trochę źle brzmi. Drugiej niewoli nie będę miał. Dziś wróg wydarł nam zwycięstwo, ale wrócimy tu i dokończymy robotę. A
więc widzicie, jaki dobry jestem, żadnego fraga i po prostu uciekałem. No trudno, ja się lubię pobawić, a dla mnie to jest zabawa. Z tego odcinka to by było na tyle. Pamiętajcie o subiku łapce w górze. Subiku z dwanaczkiem łapce w górze. Pamiętajcie z dwanaczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. I łapeczce w górę, jak spodobał się ten film. Zostawiajcie komentarze, bardzo was proszę, bo niektóre tylko osoby, które mnie znają już tak osobiście, zostawiają mi te komentarze. No i co? Elo!